Hej, moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro. Kochani, wracamy do Vampire Survivors. Tylko tak, od razu wam powiem, jestem na maksa chory i powiem wam szczerze, że wczorajszy dzień, gdzie miały być dwa odcinki, niestety przespałem calusieńki. Od godziny bodajże pierwszej w nocy z piątku na sobotę do niedzieli czwartej rano spałem. Po prostu nie wiem, co się dzisiaj ze mną dzieje, aczkolwiek no jest tragedia. A jeszcze jak sobie pomyślę, że muszę jutro do pracy lecieć, to już w ogóle mnie szlak trafia. Znaczy na L4 mi się nie opłaca zbytnio iść. Dobra, kochani. Powiem wam szczerze, że troszeczkę nagrywam ten odcinek na siłę. Najchętniej to mi się położył, no ale wiem, że na YouTubie ważna jest bardzo, ale to bardzo systematyczność. Już tak sobie nie mogę darować tego, że w czwartek chyba nie było odcinka, czy w piątek, już nie pamiętam. Dobra, i od razu wam mówię. Niestety na razie VR odpada. Nie mam siły stać i machać łapami, a co dopiero... Co dopiero chodzić i jeszcze mieć tutaj jakieś zawroty głowy i tak dalej przez VR-a. No nie dam rady po prostu na razie. Dlatego postaram się na razie skupić na grach statycznych PC bez VR-a i tyle. Dobra, kochani, chciałbym sobie odblokować Gennaro. Zapytacie, dlaczego odblokowałem Gennaro? Z tego powodu, że z tego co widziałem na różnych wiki, Gennaro potrafi odblokować Pumarole. To jest bodajże taki temek, który zwiększa nasze odnawianie HP przez 0,2 per level. Więc to jest spoko. Dodatkowo widziałem, że znów dostaliśmy sporo podpowiedzi od komentarzy z YouTube'a. Zaraz sobie wam to dokładnie poczytam. Herr Vitonator. Przepraszam, że to jakoś powiedziałem. No więc tak, te szkielety faktycznie one się wskrzeszają kilka razy w miejscu, gdzie umarły i dlatego tak dostawałem na początku po dupie. W ogóle tutaj nam kolega dokładnie opisał, jak działają ewolucje, jak działają skrzynki. No naprawdę, naprawdę jest świetne. Ja nie wiem, skąd ty masz taką wiedzę na ten temat. Aczkolwiek bardzo mnie to cieszy, że ktoś się tak tym interesuje. Mam nadzieję, że się ekran nie popsuł z grą, bo on potrafi niestety. Więc tak, na pewno będę chciał jeszcze konsettą. A wiecie co, może tą konsettą sobie zagrajmy? A spróbujmy. Spróbujmy konsettą sobie zagrać. Ja widzę, że my tu mamy różne kolejne stage'e. I tak, te arkana faktycznie, ja to nie wiem dlaczego ja tak przeczytałem to. Faktycznie to odnawia nam, czy zadaje obrażenia innym, jeżeli odnawiamy sobie HP. To tak to działa, a nie tak jak powiedziałem, że jak my się leczymy, to i oni się leczą. Nie, to w ogóle bez sensu, logika. Tak więc dobra, Ilmolis, zobaczmy sobie jak to wygląda. Randomizacja. Nie wiem dokładnie na czym te arkana działają, ale jaka fajna muza tu jest, ej, ta gra się naprawdę sporo rozwinęła. Dobra, zwiększenie, leczenie jest zwiększone podwójnie. Dobra, git, spróbujmy. Ona ma bodajże AOE. O fuck. Ona ma AOE. Z tego co pamiętam, różne przedmioty. I tak, whip czy run tracer? Myślę, że whip się bardziej przyda na początku. Co my tu mamy robić? Bo widzę, że tu przeciwników w ogóle nie ma. Widzę, że tylko krzaki tutaj rosną. Santa Water. Bierze Santa Water. Dziwne to jest. Mega dziwne. Brak przeciwników, taka statyczna mapka. Duplicator i garlic. Kurde. Dobra, duplikator. Duplikator. Mam nadzieję, że ten garlic jeszcze wpadnie. O, jest garlic i jest lightning ring. Oje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 j
myszka jest pokazana, jest pokazana. Muszę ją na bok wziąć. No i teraz jest problem. Teraz jest problem, bo nie wiem, z czym to wziąć. Wiem, że Holy Water się z tym atraktorem naszym łączy. Dobra, lighting. Mam nadzieję, że ten garlic jeszcze wpadnie. No, garlica i tak nie skombujemy, niestety.
Garlika i tak nie skombujemy, bo nie mamy tej regeneracji. Magic Wand i Shadow Pinion. Magic Wand. Trochę idę tak na czuja z tym buildem. W sumie spoko jest ten build. Znaczy spoko jest ten przedmiot, który ona ma. Bazowy. My się musimy w ogóle gdzieś przebić. Czekajcie, show weights? Nie rozumiem. Nie wiem, tu się chyba nie chce włączyć. Duplicator i Clover. Czy Clover się z czymś łączył? Z Polycrossem. Ja to mam tylko ściągę tutaj właśnie z tym, jak to się wszystko łączy. Ale my już chyba nie będziemy mieć miejsca na to. Bo, a nie, chyba 6 jest przedmiotów. Dobra, bierzemy tego Clovera, no co najwyżej zresetujemy mapkę. Teraz liczę na Holycross. Wiem, że na pewno chciałem właśnie sobie ten przedmiot pogarnąć. Tam się z czymś się miał łączyć. Tylko nie pamiętam z czym. Dobra. Santa Water. To działa na OE. Ona działa na OE. Powiem, że jak tak człowiek trochę pospał, jak tak mocno pospał, tak z 24 godziny, nie dość, że mi się nadal chce spać, to czuję się normalnie tak wypluty. Totalnie wypluty. No ale cóż, odcinki trzeba wbijać. Odcinki trzeba wbijać. Hollow Heart. Heart chyba się wymawia. Więc będziemy mieć wreszcie ewolucję, tylko nie wiem, czy to w ogóle taka ewolucja istnieje. To jest dobry pomysł, czy dobre pytanie. Nie wiem, na czym ta mapa polega. Naprawdę nie wiem. Szpinek. Z czym się szpinek łączy? Z Fire Rodem. To niestety nie. Bierzemy Whipa. Aksy łączyły się ze świecznikiem. To nie. No właśnie, pytanie jest takie, czy naprawdę są jakieś ewolucje, czy nie, czy jak gdzieś mam iść, bo nie widzę, żeby cokolwiek się zmieniało. Na razie mam tylko statyczny obraz. Whip, Santa Water. Próbuję. No widzę, że jakieś inne drzewka są. Muzyka trochę jak w Danganronpie. Muszę sobie delikatnie słuchawki przyciszyć, bo jest za głośno. Mam chyba wyczulony słuch po tej śpiączce. Naprawdę nie widzę żadnej ewolucji. Szpinak, no dobra, to i tak jest ten rodzik. No to nie mam, to tylko tą pieńczynkę możemy, nie wiem po co mi to w sumie. I co mi to daje. Na razie wydaje się, że ta mapa jest naprawdę easy. Widzę, że i tak to rośnie. Bo to rośnie tylko tam, gdzie my ekran sobie. Widzicie? Patrzcie, idę w lewo i tylko tam ekran się rozwala. Nie wiem, czy to jest jakiś bonus w sensie, że możemy sobie potrenować, czy jak? Nie doczytałem chyba. Knife i Attractor. Attractor. Tak, tego potrzebujemy. On się z Santa Water łączy. Tylko zaraz będą jaja, żebym tak tutaj na to połączenie się
Czajmy oka, ale się tutaj nie ma połączeń. Kurde, nie doczytałem, co na tym mapie trzeba zrobić. Może serio to jest trening. Może na serio to jest trening. O, i tak, Biblii już nie połączymy z niczym. Szpinaka nie połączymy z niczym i Clock Lancet. Właśnie, to podobno to nas spowalniało wtedy. A Clock Lanceta to nawet nie mam w tej rozpisce chyba. Czy mam? Mam. To on się łączy, z niczym się nie łączy. Clock Lancet się nie łączy. A mnie nie na tą chwilę. No cóż. No to szpinak, większe DPS-y. Ale już nie mamy garlika przez to. Lipa. To się wydaje zbyt proste, zero emocji. Już dziwne. Może jakiś powinienem naprawdę iść. Nic na mapie nie ma? Nie ma. Co mi tu za easy gierkę dajecie, halo? O, jeszcze możemy jeden item sobie dobrać. Pentagram. Czy pentagram się z czymś łączy? Pentagram łączy się z expem. To też nas zbytnio nie ustawia. Runtracer? Runtracer łączy się z armorem. To się nazywa No Future. I lipa, no. Możemy Runtracera dać, bo to w sumie spoko DPS są, ale... Ale niczym się to nie łączy. Z niczym nam się to nie łączy. Teraz nie będę szkiel, że ja tutaj ewolucję próbuję znaleźć tak samoistnie, bo to nieprawda. Tych ewolucji naprawdę się nie da chyba samoistnie znaleźć, no chyba że fartem. Totalnie fartem. No i nie mam niestety na to czasu. Ani trochę nawet nie mam czasu na to. Pyk. Już odrosło, cholerstwo. Hollow Heart, ewentualnie Cover. Dobra, Cover. Liczę na jakiś atraktor. W sumie ten odcinek za 2 godziny wchodzi. A ja dopiero go nagrywam, więc macie mój stan. Stan zdrowia w czasie rzeczywistym. W czasie rzeczywistym. O ile zdążę go wrzucić, bo to też jest pytanie. Dopiero 13 minut nagrania, a ja jestem jeszcze w lesie. Dobra, Santa Water, chcemy ewolucję znaleźć na pewno. Ale nadal nie widzę tu żadnych książek, żadnych... bossów. Nie ma ewolucji chyba. Czemu ty tak czas wam naleci? Jezu, jak się dłuży ta mapa. Mapa bonusowa jest bez bonusu, ewidentnie. Ma czerwone drzewa. O, możemy jeszcze Stone Maska wziąć. Czekaj, z czym się ten Stone Mask łączy? A, lipa. W ogóle zauważyłem, że mi się to UI zbugowało. Nie wiem, czy widzicie w prawym dolnym rogu przy nagrywaniu. Nic na to nie poradzę, niestety. Musicie mi wybaczyć. Gram na Steamie. No, to się z tym nie łączy, niestety. Dobra, jak będzie ten whip. Jest bitny alt enter. O! Troszeczkę pomogło. Nie za wiele, ale pomogło. Dobra, zbliżamy się do... O! Dobra, kolejne pęknięcie.
kolejne jebnięcie. No, tego atraktora liczę, kurde, bo czy tyle ekspo pomieliśmy. To tylko hejsiwo. No to tylko hejsiwo leci. Dobra, lighting ring oczywiście. Mam do DPS-y. No ale nadal nie widzę, kurde, żadnego łączenia przedmiotów, to chyba nie ma. Tu chyba nie ma. Nie ma ewolucji. Nie podoba mi się ta mapa. Równie dobrze mogę sobie tak po prostu stanąć i liczyć na to, że coś mi wypadnie. Powiedzcie mi, jaki jest sens. Że właśnie jeżeli nie poruszamy, to się nie rozprzestrzeniają. Mogę się kawy nawet napić. To mi się w Vampire Survivors nigdy nie zdarzyło. Nie podoba mi się ta mapa. Ja rozumiem, że to jest bonusowa mapa, ale mi się nie podoba. No, tu się nie rozprzestrzeniło, nie może być. O, atraktor. Pięknie. O, armorek. No ale dobra, jak tu nie ma ewolucji, to jest IPA. Z Runtracerem, no future. Kurwa, naprawdę? A nie, wzięło mi to, dobra. Jest dobrze. No to Runtracera. Levelujemy. Lighting ring. Lighting. Magic Wanda nie musimy. Magic Cover. Szpinak. Runtracer. Runtracer. Attractorb. Może być Shadow Pinion. Nadal mi się to nie podoba, bo tu nie ma kombinacji chyba. O, będziemy palić. Będziemy palić drzewa. O, i te... O, ewolucja czyżby? Jednak są ewolucje. Magic Wand. Dobra, może się rozkręci ten bonus. Bonus BGC. O, ja widzę ścieżkę. Idziemy po ścieżce. Krzyżowanie. Równorzędne, powiedzmy. Byłeś jak dziecko, bym grał. Totalnie. Same skrzyżowania. O, ktoś tu jest. Kim ty jesteś? Młody padawanie. Ja cię mogę zabić. Dajesz nam itemaski. Może nie powinienem tego brać na początku. Nie wiem. Ile kasiuty. Trochę nie rozumiem istoty tej bonusowej mapy. Co ona daje? I po co ona jest? Może wy to wiecie. Bo ja nie wiem. Ewidentnie nie wiem. Wow, walło. Walło. Żeby nie powiedzieć jebło. O, co to jest za przedmiot? Goldy! Gimme golda. O kurka, wódka. Tego złota to się będę trząsł. Nie, obrażenia nie przeszkadzają, żadne. Dawaj kasę.
Gold Pepper. Gorączka złota. Ja nie miałem gorączki i znaczy nie miałem złota, a miałem gorączkę. Szpinak. Pamiętam, że mam jeszcze jeden przedmiot. Pamiętam, spokojnie, nie krzycz ta. Nawet na mapie widać. Run Tracer. No dobra. Niech tak będzie. O. Shadow Pinion. Albo szpinak, albo Shadow Pinion. Run Tracer, oczywiście. Też Santa Water też mamy do ewolucji. Ale Santa Water będę rzadziej używał, najprawdopodobniej. Duplikator, oczywiście duplikator. Testujemy nowe buildy. Ale nie wiem jak to wyjdzie. Nie mam pojęcia jak to wyjdzie. O dziwo, jak siedzę w miejscu i się nie ruszam, to mi się kaszleć nie chce. Więc jest profit. Jest profit, nie kaszlę. Gdy nie mam katar i się powstrzymuję od ciągania nosem, ale... Ale może nie będzie tak źle. Dawaj, 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 XP! Run Tracer, poziom 7. O, tu jakieś starce są. Kolejne starce. Ej, one tym razem nie dają tego, co chcę. Ciekawe, jak się skombuje ten Run Tracer. O, czerwone XP. Biorę. Run Tracer jest, 8. 8 jest na maksa, prawda? A no prawda, czyli teraz możemy wziąć itemasy, o ile to da nam bonus, bo to może być skrzynka bez bonusu. Jest bonus. Eksploduje kiedy odbija się... Czekajcie, dobrze to widzę? O kurde, tak! Eksploduje podczas odbijania się, świetne. Teraz musimy jeszcze wbić level w Santa Water. Dużo expów, których nie widzę przez... Ojej, nie chciałem tego. Nie widzę tych expów przez... może być cover. Pyk. Jarcamy was. Ej, ile przedmiotów wyszło? Tam to water szósty. No kolejne. Ale się jarają, ale się jarają gnoje. To było ten siódmy, jeszcze jeden level. Wow. Wow, 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 wow. O, śmierć już? 15 minut? No kurde, mieliśmy Santa Water. Czemu? Odblokowało Candelab Door, Shadow Pinion i Skip 1. Przeżyj 15 minut w Molis. Fajnie. Dobra, czyli mamy kolejny przedmiot blokowany. Tylko. No czy ja mam zrobić taki krótki odcineczek? Ja byłem pewny, że my sobie troszeczkę dzisiaj dłużej pogramy, a nie tak krótko. Ale dobra, odblokujmy sobie może postacie?
Może Cavallo? Cimci Rimci może sobie odblokujmy. On jest Santaoter. I może dzięki temu byśmy sobie Santaoter blokowali. Dobra. Cimci Rimci. Aha, czyli to był właśnie ten Mollis, to był właśnie taki specjalny do odpoczynku. Dobra, to zobaczmy sobie jeszcze Green Acres. Albo The Bone Zone, o. Tego jeszcze nie widzieliście na pewno. O kurka, wódka. Co tu się dzieje? King Bible. Czemu King Bible nie działa? Jezu, co to jest? Whip. Czemu ten King Bible jest taki duży? Co tu się dzieje? No jakież to dziwne. Czy my mamy ewolucję z Shadow Pinion? Shadow Pinion wymaga ewolucji z Movement Speedem. I daje nam to jakiś Walkier Turner. Dobra, no spróbujmy, no. Co mi tam chodzi? To mi nic nie szkodzi, zobaczymy. Wątpię, że przeżył do tego momentu, ale okej. Jest jakiś chyba challenge nawet, prawda? Tego co pamiętam, co wybierałem. Spróbujmy, zobaczmy, a co mi tam. O, czachy już wielkie idą. I szkieletory. Dużo szkieletorów się robi. To mi tutaj posypka, że tak nawala non stop jest fajna, bo dzięki temu rozwalamy wszystkie świeczniki. Świeczniki powoli. No i nie założyłem cię. Ej, znów cię nie zauważyłem. One się strasznie zlewają. One się strasznie zlewają. Rexpów nie biorę, to też nie jest dobre. To niedobre jest. Aktraktorb. Z czym się łączył? Z Polywater właśnie. Dobra. No to Atraktorb. Zobaczymy, czy to jest w ogóle sens robienia tej ewolucji, aczkolwiek tutaj widzę, że jest dosyć słabo, jeżeli chodzi o te przedmioty. Chyba najlepsze odblokowanie przedmiotów jest w bibliotece. Tam jest sporo miejsca, znaczy nie, inaczej, tam jest mało miejsca i wszystko się odbija od ścian. Łatwo jest zbijać expy. Jeszcze jak się zrobi run tracera, to już w ogóle jest pogrom. A może sobie expy się wlezie. Do Grand Tracera nawet nie trzeba zbytnio kombować, bo no to nie potrzeba. Naprawdę jest słabe to. Santa Water. Co to mi daje? Nie wiem. Nic mi to nie daje. Nic ciekawego tu nie wydropiło. Oj, Lipton. Rozbieramy te expy. Trochę pogubiłem tych expy, ale to i tak nie jest dużo. O, jest jakiś szkielet czerwony, czy z powłoką, z ognistą. Oj, szkielet, walim cię na pyrę. O ile za tym nie na pyrę nie walniesz. Dobra, Clover, z czym się łączył Clover? Z Holy Crossem. Holy Cross się łączyło.
A do King Bible się łączył ten Spellbinder, którego nie mamy. Tak średnio bym powiedział. Tego Gattiamari również nie mamy. Znam się ten z tą mask niestety nie połączy. Dobra, jedyna sensowna. Jedyny sensowny wybór to jest King Bible. Nic innego. Wiecie, wziąłem swordy? Nie. Ale przestało nam nawalać z tego bonusu. Co tu się dzieje? Halo? Czemu my nie mamy już bonusu? Bonus się skończył, halo? To jest skrzynia. Ratunku pomocy! Dobra, bierzemy skrzynię. Potrójna, wow! Bardzo whippy holy water. Czy my mamy coś pod Firewand? Ja nie mogę spamiętać tych przedmiotów. No nie mogę. Szpinak jest pod Firewand. Jest szansa, że wydropimy szpinak? Jest szansa. A Clover był do Holy Crossa. Dobra, to czyli Clovera nie bierzemy. Próbujemy. Jak najwięcej item masków odblokować. Itemki. Pichion. Pichion. Nie, to nie jest Pichion. To nie jest Pichion. Wiem, spokojnie. Z czym on się łączy? On się łączy z niczym. Przynajmniej nie widzę żadnego połączenia z nim. Ale mniejsza. To pentagram łączy się z Expem i on daje Georgius Moon. I jednym sensownym wyjściem tutaj byłoby w sumie wziąć pentagram. I liczyć na to, że dostajemy expy. Na razie już brajmy wszystkie. Po bonusu tak nie za bardzo. Jest 32 minuty nagrania, to chyba podziela, wiecie? Więc będziecie mieć dodatkowy... Albo dobra, nie. Zrobimy jeden większy odcinek może. Co mi tam? Najwyżej się spóźnię na 14. To będziecie mieć od razu za piątek odcinek zrobiony. Będziecie mieć taki bonusik. Dzisiaj pogramy dłużej. Oj, garlic by się tutaj przydał. Oj, bardzo by się przydał garlic. Jejku, jakby się garlic przydał. Clover. Nie chcę Clovera. Nie chcę Clovera. Shadow Pinion. To jest jedynym sensownym wyjściem, prawda? Tak. Podaję movement speed. Na razie to jest nic, znaczy nic nie jest sensownym wyjściem w tej chwili. Jakby mi się ty garlic przydał. O Jezu, nawet na pierwszym poziomie już był zarąbisty. Daj to mnie garlika. Oddajcie mnie garlic. O, pentagram wpadł. Szkoda, że ten pentagram nie rozwala mobów i... nie zostawia tego, co z nich wylatuje. O, Hollow Heart. Hollow Heart. Biorę Hollow Hearta. Chyba znów mam gorączkę. I zaczyna odwalać powoli. No ale tu przynajmniej po tej takiej lightowej mapce przynajmniej jest co robić. Czuję, że gram. Czuję, że gram w Vampire Survivors, a nie w Simsy. Chociaż Simsy są bardziej emocjonalne niż tamta wersja mapy. Farming Simulator.
Hopping Simulator, bo rozwaliliśmy drzewa. Dobra. Patrzę, czy ja zdążę ten odcinek wyrenderować jeszcze. Może być ciężko. O, no kurde, jakoś miałem wpaść, naprawdę. Nic co mnie wpada ciekawego. Chcę przejść na górę, nie mam jak. O, pentagram, dziękuję panie pentagramie. Kurde, ile tutaj... Co tutaj strzela? Czemu to aż tyle strzela? Proszę nie strzelać. Ekspy. Santa Water. Santa Water. Ała! Proszę mnie nie ruszać. Proszę mnie nie ruszać, powiedziałem. O, robimy kółeczko. Mamy problem z rozwalaniem nawet tych świeczników, co dopiero rozwalaniem mobów. Dramat. O nie, jakieś psy. Jest kolejny boss. Pentagram, zadziałaj proszę. Albo nie, nie działaj, bo nam bossa rozwalisz i to będzie przyps. To będzie przyps. No dobra, to pentagram nie jest już taki dobry. Au. O, on ma chyba więcej armora, bo dosyć mało mu robią. O, właśnie o tym mówię. No i dupa. Tak jak mówiłem, nie daje nam itemka. To pentagram jest useless. Totalnie useless. Szpinak. Czy my chcieliśmy szpinak? My chyba chcieliśmy szpinak do czegoś, prawda? Tak, do Firewanda. O! Au, nie! Nie, bo umrzemy zaraz. O nie, jesteśmy zgubieni. O, nie. Do góry. Nie, do góry, do dołu. O, nie! Kasa, dajcie mi HP, proszę. O nie. No nic, trudno. Czyli nie będzie dłuższego odcinka. Ataki na mitomaski doszły. No kurde, nie, przedmiot czy przedmiot. Ten level tutaj słabo, bardzo słabo leci, no. No trudno, nic nie odblokowaliśmy. Najwięcej zrobiło DPS-a Santa Water. Szkoda tylko, że nie tam, gdzie potrzeba. Ten pentagram jest do dupy, strasznie do dupy. On zrobił sporo DPS-a fakt faktem, ale szkoda, że nic z niego nie wypada, no. Więc lipa. Dobra, moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grę dla was chory Shiro. Chory z gorączką i ze wszystkim innym. Więc wszystkie jakieś dziwne dźwięki, które wydawał mój organizm, od razu za to przepraszam, bo jakieś tam pociągnięcia nosem, czy delikatne pokasływanie, chrypy i tak dalej. No niestety, to mogło się zdarzyć. Dobra, kochani. Więc widzimy się pewnie w następnych odcinkach z Darkwooda, bo teoretycznie jest to ostatni odcinek z Vampire Survivors. Możecie głosować na tą serię oczywiście na stronie spookyshiro.pl. A ja się tymczasem z wami żegnam. Trzymajcie się. Hej, hej.